Zda. Pierwsza gena MGS-u Infamous Second Son. Sony Computer Entertainment Presents. Ciekawe, jaki będzie przeskok z PS3 na PS4. Polskie napisy. 7 lat temu niewielka grupa osób zwanych przewodnikami niespodziewanie pozyskała moce, które mogli oni wykorzystać jako broń. Powodowano, że Departament do Spraw Odbrojeń zronikowanej coś tam. Tego celem jest uznaje się za udarzenie. W tej sytuacji otrzymałem zaproszenie, że było ci zasadne. Pierwsze nadal stanę bioterrorystami. Przejęło wojsko dzisiaj. Pierwszy transport z bioterrorystami opuszcza placówkę więzienną Doz Curduntei Station. Więzienne są przenoszeni do więzienia wojskowego na północy stanu Waszyngton. 720p na 1080p między innymi. Transport nie dotrzymał do celu. Dalej 30 FPS-ów. Aha. A na komputerach czasami nie ma stałych 25 klatek. Konsole lepsze. Muzyki fajnie się zaczynają. Ja wygląda akceptowalnie dobrze. Przytrzymaj kontrolę bezprzewodową bokiem. Łopanie. Mam malować, czy właśnie nie to? Jezu chłopie, ja nie wiem! Ja nigdy... Jezu, ja jakoś nigdy nie malowałem grafiki, więc sorry, no może nie wiem. To mi się chyba falba kończy. Jeśli sztuka jest zbrodnią, to... W mordę. Dobra, myśl, Delcy, myśl. Nie każdy taki took life. No niestety, aha, sorry. Impreza w długim domu. Wkręcę się tam, stworzę sobie alibi. Bez kitu jestem geniuszem zbrodni. No geniuszem.
I chciałem powiedzieć coś złego o dubbingu, ale to jeszcze za wcześnie. No, dobra. To na pewno się uda. Genialnie, genialnie. Powie, to jest tylko puszka. Kto tam? To ja, Betty. Delcy? Możesz odłożyć strzywacz, proszę? Co tu robisz? Nie imprezujesz w długim domu? Ja... Wiesz, nie mam dziś chęci na plemienne spędy. Za to ty wyglądasz naprawdę czadowo. Serio. Co robiłeś na dachu? Nic. Ja... Łobuzowałeś. Wiem, że tam jesteś. Byłaś. No, no już! Albo dzwonię po Betty i za chwilę będę miał klucze. Łobuzowałeś. No tak, lepiej powiedz, co ty chcesz zrobić. Nie mam wyjścia. To gliniarz. Wrócę tu za 5 minut. A ty w tym czasie? Dzięki, Betty. To już ostatni raz. No, muszę wracać do biura. Wiesz, jeszcze ktoś będzie dzwonił. No, ładne się rzeczy dzieją. Nie ma ciekawszych rzeczy do roboty. Fabryki konserw. To jest chyba tylnie wyjście. Witaj, wolności! Czas na sekwencje parkurowe. Muszę się dostać do długiego domu i zadbać o alibi. No, sterowanie jest bardzo zbliżone do tego z poprzedniej części. Z drogi! Tak samo gumowe, że tak powiem. Bo inaczej się tego określić nie da. Sterowanie gumiaste. Kupa szczęścia. Haha, śmieszek. Połowa drogi za mną. Jezus, ile ja miałem lat, jak to malowałem. A co malowałeś? A, w sensie to. Byłeś gówniarzem. Jakimś śmierdzącym gówniarzem. Czy wciąż jesteś, no ale to już... To jest swoją drogą. Sio, sio! No i sio, już mi stąd! O, było blisko. No, gościu, nieźle jest. Się spina. Nie patrz w dół, nie patrz w dół, nie patrz w dół. O fuck, spojrzałem w dół. Powinno być teraz taki achievement. Spójrz w dół. No i wszystko jak w zegarku. A, ja mam tu chyba przysunąć pod tym. Siema, stary. Szukałem cię wszędzie, wiesz? Może wejdziemy do środka. Zdajesz sobie sprawę, jak wkurzające jest dla mnie to, że w kółko muszę aresztować i aresztować własnego brata. To może przestaniesz aresztować tego własnego Palicie brata? Palicie to? Nie, ja po I prostu... I to ma być twój pomysł na życie? Zastanawiałeś się, co by rodzice powiedzieli? Wychowaliśmy wandala. Człowieku, świat jest cholernie zły, a ja tylko próbuję ludziom zamanifestować swój talent i zamanifestować swój talent? Czy ty się w ogóle słyszysz? Wytłumacz mi! Przed jakimi złymi, strasznymi rzeczami masz zamiar nas uratować? Bo ja tu czegoś chyba nie rozumiem. Co? Patrz.
Biegnę za nimi! Nie podchodź! Zaraz wybuchnie! Tak, wiem. Trzymać się z dala, bo wybuchnie, jasne. No, to pochodzimy. Skąd tu wojskowy transport? Stary. Dzięki, stary. O mały włos. Ej, wszystko okej? Okay? Ja, glina! Ej, puść go! Puść go i trzymaj łapska na widoku! Ej, ej, nie chcę kłopotów! Chcę stąd spadać, zanim tu będzie... Puszczaj go, mówię, albo cię zastrzelę! Leży? Boże, nie! Powiedziałem, nie chcę kłopotów! Co się stało? Ej, ale to jest ciekawe. To się wydaje robić ciekawe. Reggie? Co się dzieje, do cholery? Muszę znaleźć Reggiego. Wow. Co to kurna było? Nie chcę, co jest? Co się ze mną dzieje? Boże, nie! Przestań, przestań, przestań! Co się dzieje do cholery? Co ci dzieje do cholery? O cholera! O cholera! Niech to się skończy! Reggie! Reggie, potrzebuję cię! Muszę się jakoś przedostać. Co tu się dzieje? Reggie! Reggie! Nic ci nie jest? Benzin! Co to było? Czekaj, muszę cię uwolnić! A ty przed chwilą... Muszę cię wydostać! Dobra, luz. Pomóż mi popchnąć! Jeszcze trochę! O mój Boże! Nie, nie, nie! Nie mogę tego powstrzymać! Już nie dobrze. Mogę, Reggie! Nie dobrze. Mogę! Dobrze jest! Oddychaj! Oddychaj! Jest dobrze! Dobrze jest! Oddychaj! Jestem jednym z nich, Reggie! Jednym nie. z nich! Nie! Nie! Jesteś moim bratem! Jasne? Jesteś moim bratem! Dobra. Czyli ci z mocami teraz uważani są za co? Za Słyszysz? Jakieś... Rozumiesz? Potwory? Mutanty? Rozumiesz? Okay. Jak zombie? Okay. Spadamy! Słuchaj, powstrzymamy tego bioterrorystę, zanim skrzywdzi innych. Dobra? Dobra. Ciekawe. Potrzebujecie. Potrzebujecie teraz. Okej. Okay. Chodź. Ej. Za terrorystów. Tak. A, za terrorystów. Ej, a jak się to ma do zakończenia tam dwójki... Obiecaj, że nie będziesz korzystał z tych umiejętności, okej? Okay? Nie dałbym rady wrócić do ciebie, gdyby nie... Obiecaj mi, że nie będziesz. Okej. No, no ale jak się to ma, powiedzmy, końca? Że spotkało cię coś dwójki. Dobrego, bo tak nie jest. Szeryfie, nie możemy wyjść! Przycisk się zaciął! Myślę, że Betty nadal jest w środku. Stary, zasuwa się stopiła. Zamknięte? Jak on się przedostał? Wziął i przeniknął. Możesz to zrobić? Zaraz się przekonamy. Delphin też jest bioterrorystą! Nie! On nie jest! Świetnie. Idź i zapanuj nad tłumem. Wrócę z pomocą. Sprawdź, czy w środku nie ma Betty i tego bioterrorysty. Uważaj na siebie. Ci odmieńcy są nieobliczalni. Czyli wszyscy ci z mocami są bioterrorystami. Dziwne trochę. Wow.
Ciekawe. Wentylacja. Dobrze wiedzieć. Fajne. Wow. To musiało boleć. Ghost Rider. O tak, to się przyda. Nie chcę zepsuć niespodzianki. Zaraz tam będę, Betty! Może pani wyjść! Łapy przy sobie! Chcę tylko pomóc! Zabieraj ode mnie, mówię! Delsin! Chciałem zyskać nieco czasu. Nie wiedziałem, że ktoś tu jest! Ty mi to zrobiłeś! Przewodnik? Betty, wyjaśnię ci to później, ale teraz musisz stąd uciekać. Dobra, spadam. O nie, dopóki tego nie naprawisz! Większość życia spędziłem w pierdlu. Stamtąd łatwo prysnąć. Tylko trzeba poczekać na złotą okazję. Kiedy mam swoją moc, nie da się mnie powstrzymać. Później dorwali mnie dozowcy. Tak. Wsadzili mnie do tego swojego pierdla dla przewodników. Wymyślili sposób, żebyśmy nie korzystali z mocy. Nie, ale jak się to ma do końca dwójki? Myć, a nawet podcierać tyłki. Nie robi się tak człowiekowi. To jest zupełnie jakaś alternatywna rzeczywistość. Była tam taka ruda suka. Lubiła igły i skalpele. Mówiła, że przeprowadza testy. Jak masz czas, uczysz się paru sztuczek. Trzeba być cierpliwym. W końcu popełnią błąd. Jak wszyscy. Musisz słuchać i patrzeć. Trzeba być czujnym. Dlatego jak ta suka wsadziła naszą trójkę do ciężarówki, ja już wiedziałem, że to złota okazja. Widziałem cię. Wszedłeś do mojej głowy. Ja? Myślałem, że to ty wszedł. Widziałeś to? Pierdel DOZ! Trafisz tam, jak cię złapią! Stoj! Ej! Ostrzegam cię, młody! Odwal się! Jasne. Nigdzie nie pójdziesz. Ciekawe. Dopóki tego nie naprawisz! Słuchaj, nie wiem, co się stało, ale być może niedługo będziesz musiał uciekać. Bo co? Stałeś się przewodnikiem, chłopaku! Bioterrorystą! Witam w świecie ściganych i zaszczutych! Ja stąd spadam! Nie zatrzymasz mnie! Nigdzie nie pójdziesz, dopóki wszystkiego nie odkręcisz! Tego się nie da odkręcić! No to... chociaż powiedz mi, jak nad tym panować! Nie mam czasu! Zaraz tu będzie DOZ, a ona wie, co zamierzam! Odwal się wreszcie ode mnie! Słyszysz? Ten ogień da nam dwie, góra, 3 minuty czasu! Muszę stąd spadać! Nie zamierzam wracać do Kerdyn Kay! Helmole? Tak, ale... ludzie, którzy tu zaraz spadną, ścigają ciebie, nie mnie! Widzieli cię, brachu! Wiedzą, kim jesteś, a ona potrafi wyciągnąć informacje z ludzi! Ej, czy to czy nie jest przypadkiem ten sam głos... czyż aktor głosowy, który podkładał... głos Leto? Powodzenia, młody! Nie ma bata! Nie zamierzam zdychać w przetwórni ryb. Słuchaj! Wypuść mnie! Daj mi odejść! I zapomnijmy o całej sprawie! Chwila, zaczekajcie, pogadaj!
O, Henry, Henry. Zawiodłam się na tobie, wiesz? No, mamy go, tak? Wykurzyłem stąd tego przewodnika. Dobra robota, zwłaszcza wy tam. Bioterrorystę. Henry Daughtry był bioterrorystą. Przewodnik. Tak mówią zdrajcy, którzy z nimi sympatyzują, ale ty nie jesteś zdrajcą. Prawda? Ja... Nie, nie jestem. Denerwujesz się? Nie, skądże? Z własnego doświadczenia wiem, że ludzie denerwują się z dwóch powodów. Albo są tchórzami. Albo coś ukrywają. Wiesz, denerwuję się przy ładnych dziewczynach. Byłeś w środku z tym bioterrorystą jakiś czas. Nie podzielił się czymś z tobą? Podzielił? Czy rozmawiał z tobą? A może wspominał coś o jakichś, bo ja wiem, spiskach? Nie, nic takiego nie mówił. Dobrze. Bardzo dobrze to słyszeć. Widzisz, toczymy zażartą wojnę z bioterrorystami, a moim obowiązkiem jest dopilnować, cokolwiek by się stało, żebyśmy ją wygrali. Czy oni są jakby źli? Są dobrzy, ale źli. Zabawne, bo... Ja będę jeszcze gorszy. Pani też jest bioterrorystką w sumie. Dobra. Tak, jestem. Ogień trzeba zwalczać ogniem. Widzę, że nie jesteś tchórzem, a to oznacza, że coś przede mną ukrywasz. Co to ma być? Tak nie można, oszalałaś, przecież ja mam swoje prawa! A ja w każdej chwili mogę je zawiesić, jeśli uznam to za stosowne. Na przykład teraz. No to jeszcze raz. Co tam zeszło? A ja powtórzę. Nic! Co, wbiła kamień mu w nogę? To ponoć boli. Ja chyba wiem, co tam się stało! Nie! Betty, nie! I co dalej? Nie. Nic. Dobrze. Beton mówiła. Dopóki nie rozwiąże ci się język. Pogawędzimy sobie z tą panią. Pamiętaj, no, cześć, beton masakruje kruche kości. Jak ona nic nie powie, znajdę kolejną osobę i kolejną, póki nie zaczną gadać. Chcesz mi coś powiedzieć? Czy mam się zająć twoimi przyjaciółmi? Decyzja! Zrezygnowanie własnej wolności, aby chronić plemię i Betty, to pierwszy krok ku swoim bohaterem. O nie, tylko nie wybory. Jej, sławetne wybory. Ale mam pomysł. Zacznijmy od bycia tym dobrym. Żeby być na samym końcu tym złym. Jestem przewodnikiem. Co? Jestem przewodnikiem, okej? Okay? Bądź famous, a nie infamous. Przed chwilą dostałem tę moc od tego faceta. Aha, dostałeś. Bardzo śmieszne. Więc Betty, może ty byś chciała coś dodać? Tak, to ponoć boli. By stać się bohaterem. Obudź się!
Betty. Kroczysz ścieżką bohatera. Dobre uczynki zwiększają. No, czyli ten orzełek, czy ten gwiazdeczek będzie się zmieniał w trakcie? Co tu się do diabła dzieje? Zamienili długi dom w szpital? Jak długo byłem nieprzytomny? O nie, telewizor się sam siebie włączył. Miguel w kolorka piszczy. Mogę ją być... Nie mogę nic zrobić. Głupia gra. Nie ma interakcji z otoczeniem. Nierealistyczne. Nick, stary, co tu się dzieje? To ciekawe. O Boże. Jak można było coś takiego zrobić? Ilu osobom wyrządziła krzywdę? Co ona ma? Moce betonu czy kamienia? Powstrzymać. Ona jest awatarem ziemi? Tfu, magiem ziemi? O Boże, Betty! Magiem betonu. Delsin, skarbie, obudziłeś się. To robota Augustine, tak? Tak, myślisz, żebym cię sprzedała temu babsztylowi? Poza tym reszta plemienia też sobie fundnęła przy kłucie kolan. Czyli wszyscy są tutaj. Hej, a komisze chronią swoich. Przecież nikt cię nie wini za to, co się stało. Ta. Nie obwiniaj się. Hej. Nie wstydź się tego, kim jesteś. Taki los. Taki się urodziłeś. Po prostu... Teraz jestem jednym z nich. Nie jesteś jednym z nich. Bezdusznym mordercą, który zabija ludzi dla zabawy. Jeszcze nie. Jesteś dobry chłopak, który potrafi strzelać dymem z palców. To przez ten dym wpakowaliśmy się w kłopoty. Hej! Nie idź tą drogą. Nie tędy droga. Jak będziesz tak smęcił? You must find your own way. To tak zaraz zasnę. Muszę odpocząć, żeby wydobrzeć i stanąć na nogi. Mogę trochę odsapnąć, bo nie śpisz. Nie martw się. Nic mi nie będzie. Naprawdę. Zobaczysz. Mimika lepsza niż The Walking Dead. Telltale, ucz się. O, stary jesteś. Wow. O, kurde, bracie, już myślałem, że po tobie. Odrobina betonu? Nie mogła mi zaszkodzić. Szybka regeneracja to też jedna z twoich nowych... mocy. A właśnie, co tam z twoimi rękami? Przeszło ci? Nie wiem, stary. Zakaz palenia w długim domu, pamiętasz? Tak. Nie chcę im utrudniać powrotu do zdrowia. Zdrowia? Nie, Delsin. Nie ma szans. Oni już z tego nie wyjdą. Umierają tam. Nie wiesz tego? Nie, ale wiedzą to lekarze, którzy tu byli, jak spałeś. Wiedzą. I mówili... I mówili, że te odłamki trzeba wyjąć w taki sam sposób, jak je wbito. Co? Tak. Ale to zaczęło się od Augustyn i jej betonowej mocy. Tak.
Walić to, stary. Musimy jechać do Seattle. Tam ją dorwiemy. Ej, czekaj. Myślisz, że co? Że tak po prostu nakłonisz ją do powrotu? Tak, mocno oberwałeś w łeb, ale chyba pamiętasz, jak wyglądało wasze ostatnie spotkanie. Reggie. To moja wina. I muszę to naprawić. Nie no, Delfin, dopiero co stanąłeś na nogi. Wiem, że chcesz pomóc, ale lekarze mówią... Że odłamki można usunąć wyłącznie tą samą mocą, rozumiem. To znaczy... Że nie potrzebujemy Augustine. Tylko jej mocy. Dobra, nie czaję. Wchłaniam nowe moce jak gąbka, pamiętasz? Skoro mam dym, to i betan ogarnę. Ha? Dobra, co jeśli to był tylko fart? Ha? Pomyśl, będziesz musiał się przebić przez całą armię dozowców, żeby do niej dotrzeć. Tak, coś w tym stylu. Pogadamy w furze. Jakiej furze? Ty nie masz fury! To moja fura, baranie. Haha. Dobra, wszystko sobie rozkminiłem. Stary, wbijamy do miasta i pompujemy się do oporu wszystkimi możliwymi mocami, jak leci, i zahaczamy o Space Needle, zawsze chciałem tam wpaść, a potem ratujemy naszych. Wiesz, że jak się wbijemy, to miasto będzie chciało nas. No wiesz, wybić. Co to za pieprzenie? Po prostu! W Seattle mieszka 500 000 ludzi, którzy nie tolerują bioterrorystów. Spodziewasz się wylewnego przyjęcia? Nie, ale ja będę inny niż tamci. Będę czynił dobro, będę ratował ludziom życia, będę jak Superman, będę uzdrawiał chorych. Myślisz, że padną przed tobą? Obudź się. Hej, dobra, nie przejmuj się, naprawimy cię. Ciekawe, czy te cutscenki by się zmieniły, jakbym zrobił złą decyzję. Strzelanie dymem z palców nie jest normalne, stary. Przestań, to nie oznacza, że ja potrzebuję jakiegoś lekarstwa na tę waszą normalność. Van Gogh nie był normalny, Gandhi nie był normalny. Ale ludzie nie bali się Gandhiego, tak? Za to bioterrorystów owszem, bo są niebezpieczni. Stereotypowe pierdoły. Uważaj, uważaj! Oż, szlak. No to... Dalej popelamy z buta. Co? Z but? Gdzie idziesz? Hej! Pięknie. Możesz ty w mordę. Widzisz to, co ja? Słuchaj, jeżeli naszły cię jakieś wątpliwości, to ja... Żartujesz sobie? To coś pięknego. Jarasz się zniszczeniem? Stary, przecież oni się bronili. Blokadę rozstawiono, by ich zaatakować. No bo to bioterroryści. Na szczęście ich nie powstrzymała. Ja też bym sobie z nią poradził. To chyba statek matka. Jezu, Delsin! Hej, hej, żyjesz? Czy żyję? Mało powiedziane, stary. Chyba nauczyłem się nowej sztuczki. Tak, nowa. O tak, nowej i to lepszej. Delsin, to nie jest ulepszenie, stary. Mamy rozwiązać problemy, które już masz, a nie mnożyć je. Myślisz, że Augustyn siedzi na tyłku i czeka sobie? Muszę się doładować, jeśli mam się zmierzyć z tą wredną Zozą. Ej, tego właśnie chciałbym uniknąć. Może jest inny sposób na dobranie się do Augustyn. Inny sposób? Mam, o czym ty mam gadasz? Mam parę znajomości w Seattle, okej? Okay? Na przykład w policji. Jak nam pomogą, to może... Tym razem nie będziesz dużym braciszkiem, który wszystko grzecznie załatwi. To nie jest twój problem do rozwiązania, tylko mój. Halo, ja nie... jest tam ktoś? Patrz, idealnie. Chcesz naprawdę komuś pomóc? Wybaw tę damę z opału. To nie... Halo! Proszę pana! Dobra, okej. Okay. Idziemy razem. No już. O, nie, 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 nie. Ja nie... Sam się baw w superginę, okej? Okay? A ja cię potem jakoś dogonię. Dobra, ale masz nigdzie nie łazić. I na litość boską niczego nie dotykaj!
Już ja sobie dotknę wszystkiego. A ja. Kandydat numer jeden. Ej, stary, korzystałem z tego! Może by tak uzupełnić zapas dymu? Zaczyna mi się podobać. Muszę wysysać te odłamki. Mógłbym uszknąć nieco dymu. Dobrze jest. Czyli co, ja nie władam ogniem, a dymem? No tak, to powinno pomóc. Proszę, jak dotrzemy do miasta, będę wypatrywał tych maszynek. No, ładnie to rozwinęli. Mam ochotę znowu poczuć to mrowienie. Hej, Desi. Najbardziej mnie ciekawi... Nie ma. Jesteś mi potrzebny. Nie, chwila, co? Czy jest auto-aim? Stary, nie uwierzysz, co tak pikało. Dawaj tu do mnie, dobra? Mam tu autobus pełen ludzi z organizacji humanitarnej. Próbowałem ich przekonać, żeby opuścili autobus, ale oni za nic nie chcą zostawić lekarstw. No to... Powiedz im, żeby zaczekali. Zaraz im pomogę. Delsin, wiem, o czym myślisz. Nie rób tego. Zniszczyłem chmarę niebieskich pikających robotów, to i z autobusem dam sobie radę. To dziś był wcześniej. Próbowałem ich przekonać, żeby opuścili autobus, ale oni za nic nie chcą zostawić lekarstw. No to powiedz im, żeby zaczekali. Zaraz im pomogę. Delsin, wiem, o czym myślisz. Nie rób tego. Zniszczyłem chmarę niebieskich pikających robotów, to i z autobusem dam sobie radę. To zajmie wieczność. Musi być szybszy sposób. Opcje. Łapanie moc. Ataki. Wybierz żarowe pociski. 100. Aha, dobra. Aha, czyli teraz te odłamki będziemy zbierać, żeby moc odblokowywać sobie. No to ma sens. Wróciłem najedzony. Nikt mnie nie powstrzyma! Delsin! Zabroniłem ci tego... Sorry, Reggie, ale polubiłem siebie w roli superbohatera. Delsin, ja nie... Coś przerwało. Chyba niechcący cię wyciszyłem. Ej, fajny ten Infamous. Dobra, wydaje mi się, że droga wolna. Walimy prosto do Seattle. Nie, no bez ja. Halo? Idę
Jacyn, mamy tutaj problem. Część pasażerów widziała niestety, jak używasz mocy, żeby oczyścić drogę. No i? No i boją się ciebie. Co? Mówiłem ci, że tutaj bioterroryści nie są lubiani. Znaczy, że co? Nie pozwolą mi wsiąść i posadzić tyłka gdzieś z tyłu autobusu? Nie. Nie chcą, żebyś ty wsiadł. Nie chcą cię tutaj widzieć. Jak ty wsiądziesz, oni wysiądą. Wali mnie to! Niech idą z buta! Myślą, że nie rozwalę tych drzwi? Nawet nie próbuj. Ci ludzie nigdy nie widzieli czegoś podobnego. Nic na to nie poradzę. Proszę pana, on chce wsiąść! Jedźmy już! Zaraz! Proszę o spokój! Słuchaj, przewiozę ich przez most i po ciebie wrócę, okej? To mi zajmie 5 minut. Przykro mi, stary, nie mogę cię wpuścić. Kolejna decyzja? 5 minut. Oto gra od Telltale. Dobra, słuchaj, włącz GPS w telefonie, na wypadek, gdybyśmy się rozdzielili. O, że niby teraz? O, włączyłem GPS w telefonie. Ło, a co to jest? Ciekawe. Uwaga! Zgodnie z nakazem DOZ, most 520 zostanie wkrótce zamknięty. Wszyscy kierowcy oraz piesi są proszeni o natychmiastowe... Brzmi jak przydatna informacja. Kersin, muszę pomóc pracownikom DOZ! Szukają ewakuację mostu! Reggie, jesteś tam? Co jest grane? Halo! Jakieś neony tu są. Jakieś, nie wiem, cyfrowe piksele. Hej! Trzeba pomóc coś? O, w mordę. Bioterrorysta. Ej! To jeden z mutantów! Człowieku. Wow, nie! Dostał kilka kulek. O, ta szybka regeneracja jest cudowna. Say hello to my little... Zabij go jeszcze raz! Stary, ja chcę tylko przejść na drugi koniec tunelu. Burn! Teraz ja! Easy, dobra, easy. Dobra! Poddaję się! Nie rób mi krzywdy! Co robimy? Odblokowały się nowe moce. Wyssanie. Czekaj, ogarnę co tu jest, żeby zobaczyć co jest bardziej przydatne. Wykończenie, no dobra. Wyssanie, spoko, bezwładnienie. Czyli takie bardziej przydatne do ścieżki danej. Miażdżący doskok. Kalemiczne leczenie. No dobra. Fajne. To już... Nie, tego nie mam. Krzyżowej, jakiej ty? Rzut. O, fajna.
Wysysanie, szybkie wysysanie, to się przyda później. Wojny skok. Siarkowa bomba. Rzące opary. Dymny pocisk. Czyli żebym i dalej grasz, czyli grasz przynajmniej ok. Nie no, gra jest fajna. Dobrze się zapowiada. I serio, no czuję się jakbym ponownie się mógł dobrze pobawić, jak było w przypadku pierwszego Infamousa. Jakiś pocisk unicestwiający, walający, siarkowy. Ale czy nie jest całkiem dobre? Jaki dubbing? Polski. Jej nie narzekam jak na razie. Nie usłyszałem, proszę. Uwaga! Zgodnie z nakazem DOZ, MOB 520 zostanie wkrótce zamknięty. Do wszystkich kierowców oraz pieszych to ostatnie wyzwanie. Opa! Co się stało do cholery? Reżyk, cholera, odpowiedz! O mój Boże. O Panie. To był most? O, jak ładnie wygląda, ej. Ej, serio, ja wygląda świetnie. To jest nowa generacja, czy jest obecna. Magia kolorów jest niezła. Nie, to robi wrażenie, robi jak na razie wrażenie. Nie mam do czego się przyczepić. No dalej, przekaźniku, czyń cuda! To za nową moc mam. Warto spróbować. Podskocz sobie na samochodzie, aby wyszelić się w powietrze. Dobra, tak trzymać. Okej, spokojnie. A wysysę samochód. Już nie ma dymu. Kolejna moc. Ale ja chciałbym wiedzieć, jak to się łączy z drugim Infamousem. Próbowanie, nie udało się. Reggie? Delsin, co jest grane? Pojechaliście sobie z Reggiem do Seattle? To nie najlepszy moment, Betty. Okej. Uważaj na siebie. I baw się dobrze. Okej, tak zrobię, trzymaj się. Niby super bohater, ale woda go pokona. Weź się w garść! Trzymaj się, Delsin, już prawie ci się udało. Oh, fuck! Użyj dymnego do skoku. Wow! Jakie fajne. To jest teoretycznie o tanie. Most z piekła rody. Co oni wysadzili ten most?
Myślałem, że mogę to wyssać. Tak średnio. To są bugi graficzne co najwyżej. No tak to nie widzę jakiegoś większego problemu z grą. Graficznie robi wrażenie. Ale czasami to przenikanie no śmieszy. Reggie! Reggie! Tommy Vercetti, Claude, John, Marston i inni. Pamiętamy. Oj, wchodzi zdecydowanie szybciej niż taki... kurde się ten typ nazywał. Cholera jasna. Nazywał się... Cole. Kontuzja się odnowiła, co? Delsin! Dobra, chodź. Spoko. Przenikanie to praktycznie ma każda gra z otwartym światem. Dzięki za pomoc. Ale tutaj mi się rzuciło to w oczy, wiesz? Zobacz. No dlatego, że gra jest ładna. Widzę, że coraz lepiej panujesz nad symptomami. Tak. W zasadzie jedynym minusem jest to, że... Nie ma minusów. To jest po prostu zajebiste. Mówisz? Zajebiste? A co powiesz na gości, którzy tak bardzo chcą ci zrobić kuku? Jebitne. To jest minus? Tak. Słuchaj, może damy jakoś radę przedostać się przez ich ochronę, bo nie jesteś normalnym bioterrorystą. Normalnym? Jesteś... Czyli według ciebie normalni to są ci, których DOZ spędza jak owce na rzeź do laboratoriów. Nie, Reggie, nie jestem normalny. Widziałeś, co było tak, na moście? Damy radę! Zobaczmy, czy uda nam się przekraść jakoś przez posterunki. Łatwiej byłoby poruszać ja się jest po mieście. Ja załadna, to szukasz żyły w całym. Dokładnie. Okej, okay, dobra. Zrobimy to po twojemu, dyskretnie. Ale dubbing naprawdę... Nie mam co zarzucić dubbingowi. Obiecaj mi, że nie będziesz przeginać. Kiedyś mówili na mnie luzacze. Nikt tak cię nigdy nie nazwał. Nie chrzan. Naprawdę cię to martwi? Ci dozowcy może nie dysponują taką mocą jak ty, naturalny bioterrorysta, ale mają jej wystarczająco dużo, żeby spuścić ci niezły łomot. No, świetnie. Właśnie popsułeś mi moje wakacje w Seattle. Bezsenność w Seattle. Czekaj, jak długo byłem nieprzytomny? Cały tydzień. Wow. W tym czasie DOZ rozkręciło to wszystko. Niestety. No, nie próżnowali. Nigdy nie pora na uprawianie polityki. Jak już będzie po wszystkim, skontaktuję się z kumplami z policji i spróbuję uzyskać dostęp do ich baz danych. Proszę cię, byś w tym czasie nie robił zamieszania. I nie pójdziemy tam razem, by się wystraszyli bioterrorysty. Dobra, szefunciu. Jezu, nie wpuszcza mnie do fury, nie chcę poznać z kumplami. Umieściłem palec. Przetwarzanie. Uwaga, wykryto przewodnika poziomu pierwszego. Użycie śmiercionośnej siły dozwolone. To mamy dwa z trzech. Uciekaj, Delsin! Chrzanić to! Delsin, zostań tam! Nie ucz mnie, jak mam się bić!
Trzeba się uzewnętrzniać! Jest to jakieś chowanie się za słonami? Reggie, na wieżach! Widzę ich! Nie mogę zmieniać ciężarówki, szkoda. Jedynce się i dwójce dało. Co prawda chyba nie powinienem tego robić, ale dobra. Baniaczka. O kurde. Ale ile dymu. Strzelą oni to strzelają. O kurde. To strzela. Ty? Nie, ty strzelasz. Ej, dajcie mi żyć. Ej, on zmienia automatycznie łapy. Aha, dobierz, ogarnąłem jak tu działa to zmienienie łap. Cudowne uczucie! Delsin, rozdzieliliśmy się! Wszystko w porządku? Tak, u mnie w porządku. Tak jak prosiłeś, siedzę cicho. Słuchaj, nie wychylaj się. Zadzwonię jak tylko będę coś wiedział. Zwykłego ludzia. Nie mogę się wspiąć. Potrzebuję pomocy! To nagły wypadek! Heroes never dies. Czy coś tam. O kurde, snajpier! No i tyle tego snajpera widzieli. Nie, czekajcie, nic wam nie zrobię. Albo otworzymy ogień. Zezwolono na użycie siły w celu rozproszenia cywili. Jana, co to za państwo policyjne? O. Mogę zniszczyć na przykład coś? Bo ja mam dymu. Co jest do cholery? Mieliście bronić tych ludzi przede mną!
Kurde, no moce znaczy, no, jest, powiem, że ciężej. Lecim, mam dostęp do bazy danych policji w Zjedlu. Okazuje się, że DOZ ma oczy i uszy wszędzie. No to trzeba wyłupić im oczy i obciąć uszy. Dobra, mam twoje współrzędne. Jesteś w pobliżu jednego z ich mobilnych centrów dowodzenia. Jak je wyłączysz, będzie im trudniej cię namierzyć. Mobilne centrum dowodzenia, okej, czaj. Jak ono wygląda? No, duża, ciężko opancerzona ciężarówka z portami po bokach i aparaturą łącznościową na dachu. Okej, chyba coś widzę. Groźny kamper z jakimś metalowym czymś na dachu. No dobra, po każdej stronie masz cztery panele. Rozwal kilka. Rdzeń się przegrzeje i będzie odsłonięty. Okej, rozwalić panele, kumam. Krótko i na temat. Jest problem. Skąd czasny dym? W tym mieście nie ma dymu. No, spinaczka jest taka sama, dosłownie. Jest dym. Czy to jest karabin? No cześć. Poczekajcie, poczekajcie, to tylko... Dobra, idę stąd. Już wiem, co mam robić. Jeszcze coś?
Jezu, muszę ich pokonać serio wszystkich. No jak nie ma innego wyboru. I co, to będzie jakaś aktywność poboczna? O, kawaleria nadciąga. O Jezu, a to co jest? Gustuję jednak w tych mniejszych. O, DOZ zaczyna ostro grać. Zdecydowanie wolę tych mniejszych. Spierdzielam. Mamy jakieś moce, tak? Dobra. Dym. Szybkie wyssanie. Tak. O nie, podwójnego skoku nie mogę mieć. No nie. No sorry. No w jedynce latałeś po kanałach, dwójce jeszcze latałeś po skam te Leslie, to i tu pewnie będą te mobilne pojazdy rozwalone. Sprawę, że ci żołnierze dysponujący mętowymi mocami. Wystarczy, że wyścisz moc z jednego z nich i możemy wracać do domu. Jeśli to nie zadziała, to się myliliśmy i w sumie też będziemy mogli wrócić. Nie, no jest... Nawet ciekawie. A ty kiedy wracasz z Łamasie? O, w mordę. I co? Zadziałało? A, nie mam czasu sprawdzić, stary. Dozowcy lecą na mnie ze wszystkich stron. No to zwijaj zabawki. Ta, świetna rada. Chyba zabijeś go. Witamy w Seattle. Reggie, sorry, pytanko. Twoi ziomale z roboty może wiedzą coś na temat tych przekaźników? A, porozstawiali je po całym mieście. Policja non-stop ma je na oku. Niestety DOZ milczy na ich temat. Ale dowiesz się, gdzie się znajdują, prawda? Jasne. Jak mówiłem. Super, to weź prześlij mi namiary na telefon. Żebyś mógł z nich wyciągnąć kolejne moce? Zapomnij. Wow, mój brat chce, żebym nie miał kompletu mocy, gdy stanę do walki z najgroźniejszą bioterrorystką. Tego nie powiedziałem. No to chyba nie ma sensu tego odwlekać. Walę prosto do Augustin i bohatersko kończę sprawę. Ale nie wiem, co z tego wyniknie. Okej, rozumiem. Słuchaj,
Prześlę ci te namiary, tylko trzymaj się od niej z dala. Czy mogę tutaj przejąć cały teren? Dzięki, Reggie, jesteś najlepszym bratem. Nie, najlepszy brat zamknąłby cię do końca życia w szafie, w Salmon Bay. Wow, dziękuję za troskę, ale nie wiem, czy szafa jest w stanie powstrzymać przewodnika. Obejrzyj TV. Po prostu już zniszczmy świat. No ale jestem troszkę skołowany. No to jest... I to jest cała mapa, po której możemy chodzić? Czyż się coś tu odblokuje? Też tak to wygląda. I mogę tutaj tak samo jak w jedynce czy dwójce tereny przejmować, tylko w inny sposób. Czyli te mobilne centrum dowodzenia całkowicie usuwają ich z tego jednego miejsca, a żeby przejąć całkowicie, to muszę porobić poboczniaki, co? A te drony siedzące są te odłamki. Spoko wygląda to. Przynajmniej łatwo się można domyślić, co jest co. Tutaj już nic się nie douczę, ale to mogę. I tak zrobię. Te mogę obejrzenia zwiększać. Wymaga do odłamki. Jeden. Dymny pocisk z sidym. Tak, to chyba pójdę. Podstawy trzeba będzie załatwić. Ale fajne drzewka. Ciekawe, czy tych drzewek będzie więcej. Tylko on może wysysać każdą moc. Czyli jakby nie patrzy, jesteśmy najpotężniejszym gościem z mocą. Nie no, państwo policyjne sobie zrobili. Zapisz go. Zapisało? Nie. 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 Nie zaczynamy nowej gry. Nie. Dobra, zbliża się 18, jak mówiłem, Torencik będzie teraz chciał zrobić sobie batalion, wy już to wiecie oczywiście, także ja się zmywam i wbijajcie na kanał Torrenta, Just Torrent na Twitchu gdzieś tam będzie grał w bataliona, także bajo, bajo i bajo.